Jesteśmy w takich okolicach, już odjechaliśmy z tamtego miejsca. Przyjechaliśmy do takiego zobaczyć po drodze. Ale pogoda się nam troszkę, czy jest ciepło, ale zobaczcie. Słońce zaszło, jest około 21 stopni. To chyba jest w prywatnych rękach, bo ci panowie, co szli, zapytał mnie pan, czy chcę wejść do środka. Powiedziałem, że pewnie, że tak. To mówi, to za chwilkę pójdę po klucze. Witamy się, tam było do wyzwania, bo nie było, jak widać, do tego stopnia. Tylko trzeba było ręcznie robić. Dużo rzeczy ciekawych się znalazło w przekarni. O! Tutaj na dnie muszę stały. Oryginalny, 17-18 wieczny, takie nie jest datowane. Była wcześniej fontanna, a przed fontanną jeszcze był grób właściciela. Grób właściciela? Tak, no bo to był jeden z najsłynniejszych tam, nie wiem. A wykopaliście coś? No od trupa nie trafiliśmy. No. Tutaj usuwaliśmy tylko to, co było po fontannie. Mhm. Właściciel został przeniesiony na cmentarz obok, a potem powstała w tym miejscu fontanna. On był fundatorem pierwszego żelaznego mostu na kontynencie, w Łodzianach, więc stąd pewnie się tak to mówiło. Tyle odgruzowaliśmy, ile widać. Tam do tamtej strony i tutaj dwa pomieszczenia. Mhm. Tutaj na pewnej wysokości widać, że było podpalone. Jak zrobiliśmy odgruzowanie, no to było widać taka warstwa takiego zwęglonego materiału. Wracamy po latarki, bo pan nam pokazał 1000 metrów kwadratowych piwnic. Wejście do piwnic, idziemy teraz do nich. No, widzieliście troszkę historii, nie wszystko nagrywaliśmy, ale fajnie, bardzo przyjemny facet. No i ktoś się za to wziął, no i może to odratują chociaż troszkę te ruiny. O kurde, wygląda to. Zimno tu. Ja pierdzielę, mam tam wejść. Tak, jestem. Tylko muszę patrzeć pod nogi. Czekajcie, woda. Tu jeszcze. Aż tak, to jeszcze nie chciałam pobrudzić. Czekaj. Kurde, patrzcie. Widzicie? Tak. Ostrożnie, bo tu szkła pewnie. To miało jakąś funkcję obronną, bo na przykład w tamtym miejscu jest ściana z pozycjami takimi wykuszami na załóżniku. Więc nie wiem, pan Zdoń spełnił taką funkcję obronną, że jak uciekali, to mogli się jeszcze tutaj schować. Tu jest, tam jest jeden, drugi, jeszcze mamy lewo trzy takie korytarze. One są, tego nie było widać. Więc ktoś tam zaczął opowiadać, że gdzieś tu były jakieś piwnice. No to okej. Trochę ruszyliśmy po parku, okazało się, że faktycznie. No i teraz zaczęliśmy jakiś miesiąc temu zabawę, żeby troszeczkę usunąć. No ale na ktoś tutaj śmieci przyniósł. Kiedyś. No, to nie, to trochę. Z tamtej strony były jeszcze okna, bo w tamtą stronę jest pusto, więc wszystko jest zamurowane. Ale śmieci są w miarę świeże. No to nie są stare rzeczy. Na tej części, której teraz stoimy, stał jakby po długości jeden budynek mieszkalny, ale pod pozostałą częścią, nad nią, przepraszam, nic nie było, więc nie wiadomo. No i oczywiście taka forma schronu, jakiegoś zabezpieczenia. Obok, za tymi piwnicami, jest jeszcze przerwa, są następne piwnice. Obok nich są jeszcze następne i to jest tylko historia, nie udało mi się tego sprawdzić, bo tam też nie wszedłem. We'll be right back.
faktycznie. Pan nam tutaj wszystko pokazuje, oprowadza nas. Teraz nam powiedział, gdzie mamy iść i ma być pergola. Duża jakaś pergola. Gdzieś zaraz tutaj. A te wszystkie takie tematy, no może nie ta, ale ten murek może, to pozostałości, no był strumyk. Gdzie jest ta pergola? Mówił w lewo. I co? Pergoli nie ma, ale i tak jest zajebiście. Tak idziemy, idziemy i taki zapach cały czas. A to zobaczcie, wszędzie czosnek niedźwiedzi. Pachnie tak, że głodny jestem już. Pachnie. Pachnie. A i w ogóle zobaczcie, tutaj nie wiem, czy widzicie, gość mówił o tym. To wszystko jest otoczone murem. Tam jest w krzaczorach mur. I idzie, 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 idzie dalej. Chodzimy do końca. A pergoli nie widać. Mur widać. I tu się kończy. A gdzie jest pergola? Nie ma. Jeszcze dojdziemy tam do takiego skrzyżowania i spróbujemy jeszcze w innym kierunku, bo jak facet nas zapyta, co mu powiemy? Że nie to widzimy. Zapytacie pewnie, gdzie jesteśmy? Nie wiem. Nie pamiętam. Łom. W Środzie! Nie. To jest jakieś... Świdnicy! Nie, za Świdnicą. My jesteśmy w okolicach Świdnicy. Ale te ruiny nazywały się ruiny pałacu w jakieś Łęgowie. Sprawdzę, to wam powiem. Facet taki widać podbudowany i warto tu zajeżdżać i mu dodawać otuchy, bo takich ludzi odnośnie ruin i różnych takich to nie ma. My przynajmniej widzieliśmy takich może z kilku. I to jeszcze młody człowiek, i to po prostu najarany. Na setki tego, tych ruin, tych syfów, które widzieliśmy. Mm. Gdzie jest pergola? Lęka. Ten mostek, co przychodziliśmy, kojarzycie? To jest od tego mostka 15 metrów, a my poszliśmy, nie wiadomo... ale to jest grubo, grubo. Zobaczcie. Ona jest prawie takiej wielkości jak ten pałac. Misie, chodź tu, bo tu będzie zdjęcie. To cię przeniosę. Bo co? Nie idzie, bo ją rośliny dotykają. Co są? Tu nie ma kleszczy, bo tu jest bezkleszczowie. Słuchajcie, to jest pałac w Łażanach. Widać, nie widać. I ta pergola też jest gdzieś zaznaczona. Gdzie ona była? Kurde. Zabytkowa pergola, widzicie? Też w Łażanach. Widzieliście zabój dronów, ale strasznie wieje. O ile przy tym normalnym dronie no wiatr przeszkadza, ale to są tak wolne ruchy, że o tyle ten drugi FPV, no bałem się w te okna wlatywać, tym bardziej, że okna i zaraz następny mur, tam z dwa razy chyba wleciałem, no ale widzieliście. Polecamy to miejsce odwiedzić, mówię, żeby raz, że zobaczyć, dwa, tu się zaczyna dziać i być może za jakiś czas, pewnie lata, ale to będzie wyglądało całkiem inaczej. Może doprowadzi ten gość to do stanu takiego jak ten zamek, pałac koło nas w Zatoniu. Życzymy mu tego jak najbardziej, co by mu tu szło temu facetowi, bo mówię, bardzo przyjemne miejsce, super właściciel, dużo wie o tym miejscu, oprowadził nas, pokazał kulturalnie i naprawdę fajnie, a mamy różne doświadczenia z właścicielami. Jeden to latał za mną, to byłem bez Moniki, byłem z córką. Latał za mną i mi uderzał w rękę, żeby mi wybić radio od drona i w ogóle. A później mnie poprosił, żebym podleciał na taką
basztę, czy nie wiem, żeby zobaczyć, czy gwiazda czasem tam nie jest ze złota. To pamiętam jak dzisiaj. Nie powiem, gdzie to było. To było w pięknym miejscu, piękny pałac niedaleko Wrocławia, ale no tak było. Z psem jakimś mnie tam latał, z tym psem za mną, cuda. A tutaj wręcz odwrotnie, super właściciel, super miejsce. A życzymy, żeby to miejsce było naprawdę super odnowione, takie żeby można było tutaj to pozwiedzać. No i te piwnice. Tam to jest naprawdę. Piwnice właściciel powiedział, że tak ma nadzieję, że za około miesiąc będzie można już zejść normalnie schodami, bo tam widzieliście parę schodków już jest tam od czochranych, ale później musieliśmy tam na kuckach przechodzić. I grzebią. Teraz jak nie latam, nie ma wiatru. A my co? My mamy jeszcze jakby dwa miejsca. Czy nie pojedziemy, to nie wiem. Pierwsze miejsce to jest jakieś takie plażowe. Natomiast nie, pogoda jest... Nie jest zimno, tylko wieje i co chwilę słońce zachodzi za chmury. A drugie miejsce to jest oczywiście co? Dwa kamienie. Nie, właśnie duże ruiny, bardzo duże. I są bardzo blisko. I teraz zobaczymy, gdzie w jedno z tych miejsc na pewno pojedziemy. I chyba na tym będziemy kończyli nasz wyjazd. Dlatego, że no, jutro ma już padać. I po prostu szukać czegoś i siedzieć w kamperze, bo wieje i dudni. Chyba nie ma sensu. Nazwę miejscowości widzieliście, jak wjeżdżaliśmy do niej. Jesteśmy na miejscu i to jest... raczej na pewno ostatni punkt naszej wyprawy. Idziemy zobaczyć to z bliska. Dużo większe jak to, co przed chwilą byliśmy. A jedno od drugiego 8 km oddalone. Jak nie wieje, to jest fajnie. No, trochę inne. Ale co ciekawe, zaraz zobaczycie, bo drzewo zasłania. Tam jeszcze wieża jest. Z jakimś kikutem. Połączone to musiało być jedno z drugim, ale tu. No na pewno było. Było? Zobaczcie, tak to jest w środku. Jeszcze ten, no właśnie, zaraz to nagram. Widok z okna. A to zobaczcie, kawałek płytki jeszcze. No, bo to wszystko poodrywane. Czekajcie, bo tu nam słońce nie pomoże, a chcę tak jeszcze przed dronem. Wysokie dziadostwo. A na górę jak tam wejść? No chyba żartujesz. A jest jakieś tu były drzwi? Nie. Skąd wiesz? Bo patrzałam. No to może na górę jak było połączone się wchodziło, nie? Mhm. Gdzie tu może być spirt? Nie ma. Nie ma wyjścia stąd. Ale zobacz, tak jak stoisz i popatrzysz w górę na te piętra. Widzisz betonowe takie... Te? Stropy. To ktoś coś... Metalowe. No i... I co? Może gdzieś było, ale zamurowali, żeby właśnie tacy wariaci... Tylko nie wariaci. Tu zajdę, zobaczę tu z boku. Ale tu... To ja myślałem, to nie o takie Polskę. Ej, zobaczcie, tam fajnie. To tak wygląda, jakby się miało obalić. Aha, a tutaj te ruiny
dróżki spacerowe. To normalnie. To się obali za chwilę. Rączki, nóżki, cały się trzęsę, wszystko mi się trzęsie. Monika została w kamperze, ja jeszcze poszedłem tutaj troszeczkę potrenować, bo fajnie. Wiatr wieje, bardzo wieje i przeszkadza nawet takiemu cięższemu dronowi, ale trochę mi się udało, jakoś to pomontuję tak, żeby było fajnie. I kierunek dom. Kierunek dom, po drodze jeszcze jakieś obiady, gdzieś coś zjemy, ale to już kupny, nie będziemy nic grzewali, gotowali. Zostało nam jakieś 130-40 km do chaty, więc rzut beretem już mamy. Kurde, normalnie stresik jest, powiem wam, bo no czasami było blisko i w gardle mi zaschło. 798,4 tyle kilometrów nabiliśmy, jesteśmy pod domem, miejsca nie było. Nie? Jak nie, no stoimy. Dobra, koniec, słuchajcie, do następnego, no nie wiem kiedy wyjazd, może jeszcze w ciągu, ten weekend, w ten weekend, tak, ale coś tutaj, jakieś burze zapowiadają, jakieś takie cuda. Na razie, trzymajcie się, cześć. A.